Cześć, witam wszystkich serdecznie. Bardzo miło mi. Chciałam powiedzieć, że was widzieć, ale niestety was nie widzę. Mam nadzieję, że wy mnie słyszycie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. W takim razie zdrowo i smacznie. Czy to w ogóle jest możliwe? Wydawać by się mogło, że zdrowo i smacznie, no zależy jak dla kogo. Tak o różnych typów, rodzajów smaków się nie dyskutuje. Każdy, wiadomo, ma różne preferencje, jeżeli chodzi o smaki. Jednakże, czy te dwie rzeczy można połączyć? No zaraz się okaże, czy tak, czy nie. Ja tutaj tylko słowem zapowiedzi powiem, że tak, jest to możliwe i to jeszcze w dodatku bez żadnych zbędnych kompromisów. Zanim przejdziemy słowem wstępu, dwa słowa o mnie. Ja nazywam się Joanna Jurek. W social mediach możecie znaleźć mnie pod nazwą NutriJJ. Jest to wersja z języka angielskiego, ponieważ teraz przebywam na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej mówiąc dokładnie, gdzie w 2015 roku postanowiłam rozpocząć swoją edukację w dziedzinie nauk biologiczno-biomedycznych, a teraz właśnie jestem na ostatnim roku doktoratu, podczas którego zajmuję się właśnie tym, jak nasza dieta wpływa na ryzyko chorób oraz na nasze samopoczucie. I mówiąc tutaj szczegółowo, jeżeli ktoś by był zainteresowany, w ramach moich badań sprawdzę, jak ryb może wpłynąć na ryzyko chorób autoimmunologicznych oraz na zachowanie naszego zdrowia. Bo z jednej strony, słuchajcie, nie wiem, czy o tym wiecie, ryby naturalnie mogą zawierać znaczące ilości metylenku rtęci, który jest metalem ciężkim i on może nas w pewien sposób predysponować do różnego rodzaju chorób. Jednakże, jak się okazuje, ryby, tutaj mam nadzieję, że większość z nas zna ryby pod tym pozorem, jest cennym źródłem białka, a także wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasów omega-3, DHA i EPA, które spożycie właśnie w ramach ryb okazuje się przeważać potencjalne ryzyko związane z obecnością metali ciężkich. Tak naprawdę mój wyjazd za granicę i studia zagraniczne nie byłyby możliwe bez fascynacji nauką. I właśnie ta fascynacja spowodowała, że byłam bodajże trzykrotnie brałam udział w festiwalu naukowym Explore, jeszcze w Warszawie, kiedy miał on miejsce. Natomiast byłam dwukrotnym jego laureatem. Pierwszy raz w 2014 roku z własnym projektem. Natomiast w 2015 roku we współpracy z moją koleżanką Dominiką Bakalarz, która, ja zajmowałam się tematem zdrowia, ona zajmowała się tematem IT. Także mój kontakt do mnie pojawi się jeszcze później, aczkolwiek zachęcam was do followowania mnie na Instagramie, gdyż tam wrzucam swoje przepisy, wrzucam też informacje dotyczące studiów w Irlandii Północnej, a także różne niuanse naukowe. Także bardzo serdecznie was zapraszam. Kontakt mailowy jak najbardziej, gdyby pojawiły się później informacje. No dobrze, ale jak już się przedstawiłam, to teraz czas na przedstawienie warsztatu prezentacji, który miałam przyjemność dzisiaj dla was przygotowania. I w ramach właśnie tej prezentacji chciałabym z wami porozmawiać na temat, w jaki sposób przygotowanie naszej żywności może wpłynąć na jego wartość odżywczą, a także również na walory smakowe. I wiele osób często mówi, że gotować trzeba potrafić, gotowania trzeba się nauczyć i że gotowanie właśnie jest sztuką. Nie bez pozoru, gdyż każdy kucharz, zarówno ten domowy, jak i ten profesjonalny, dobrze wie, że samo przygotowanie takiego posiłku może przynieść więcej przyjemności niż tak naprawdę jego spożycie. Oczywiście obydwa te elementy są ważne, aczkolwiek już sam akt przygotowania, włożenia pewnej zainteresowania czy przygotowania danego dania, zastanowienia się nad jego kompozycją, wymaga od nas zaangażowania, a to zaangażowanie, jak się okazuje, może przynosić wiele przyjemności. Jednak jak bardziej się zastanowimy, dlaczego tak naprawdę gotowanie, przygotowanie posiłków ma dla nas aż takie znaczenie.
No, okazuje się, że nie bez pozoru, gdyż może ono pełnić różnego rodzaju funkcje. Po pierwsze, gotowanie. Ja wiem, że tutaj wiele osób gotowanie rozumie jako gotowanie, na przykład rzucenie czegoś na gorącą wodę. Nie, ja tutaj mówiąc o gotowaniu, mam na myśli przygotowanie żywności, obróbkę żywności, tak? Poczynając od ugotowania danej potrawy do jego przygotowania, zaserwowania, przyprawienia. I teraz, jak się okazuje, sam akt gotowania już pojawił się bardzo wcześnie, było związane z bezpieczeństwem przygotowanych pokarmów. Dobrze wiemy, że na przykład nie każdy produkt możemy zjeść w postaci surowej, gdyż może on zawierać różnego rodzaju toksyny, może być skażony, tego nie wiemy. Mimo tego, że teraz oczywiście bezpieczeństwo żywności jest na wysokim poziomie, jednak zawsze gdzieś jest to ryzyko, że no, surowych pokarmów to niekoniecznie. Ja osobiście, jak mam do wyboru na przykład sushi, gdzie używamy surowych kawałków tuńczyka, raczej będę ostrożna, skąd to sushi jem, ponieważ wiem, że jest to mięso surowe. Zupełnie inaczej podchodzę do tematu, kiedy na przykład mam ugotowany, upieczony stek z tuńczyka. Wiem, że był ugotowany, poddany obróbce cieplnej. Obróbka cieplna w większości unieszkodliwa, potencjalnie szkodliwe dla nas drobne ustroje, także czuję się trochę bezpieczniej. Podobnie z jajkami i ryzykiem salmonelli. Co więcej, gotowanie pozwala na wydobycie walorów smakowych naszej żywności. Dobrze wiemy, że niektóre potrawy po przygotowaniu, chociażby warzywa czy owoce, nabierają innego smaku. Przypomnijmy sobie, jak na przykład smakują surowy brokuł czy surowy kalafior, jeżeli w ogóle ktoś kiedyś taki próbował, a jak on smakuje w wersji piklowanej albo chociażby pieczonej. Druga strona, ziemniaki, możemy porównać. Ziemniaki gotowane, jeżeli nie było solone, dosyć mdłe, obłe. No, do źródło węglowodanów, no ale lepiej już smakują w postaci frytek, tak? Co więcej, gotowanie przez to, że wpływa na, zmienia strukturę pokarmu, jaką sobie. Mówimy tutaj strukturę pod kątem składników odżywczych. Obróbka cieplna, dodanie poszczególnych przypraw czy innych składników żywności zmienia to, w jaki sposób dany pokarm wpada do naszego, jest wykorzystywany przez nasz organizm i w jaki sposób on może wydobyć z nich cenne składniki odżywcze. Zapewne dobrze jest Wam znany przykład, że witaminy z niektórych owoców i warzyw są rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego warto na przykład spożywać warzywa bogate w witaminy A, D, E i K z źródłami tłuszczy. Tak, bo wtedy te witaminy są rozpuszczane, lepiej przyswajane. I co najważniejsze, myślę, że dla wszystkich, funkcje społeczne i obyczajowa. Ileż to jest okazji, które kojarzą nam się ze spożyciem poszczególnych produktów? Impreza urodzinowa, no nie może się obyć bez tortu. Jesteśmy tuż po świętach wielkanocnych. Jajka, biały barszcz, biała kiełbasa, mazurki, makowce, no to są nieodzowne elementy, tak? Jedzenie też uczy w pewien sposób współpracy, uczy dzielenia się z innymi, przez co zamacniamy więzi, tak? Ile razy już wspominałam, że przygotowanie posiłku wymaga od nas planowania, poświęcenia czasu, zaangażowania się, tak? Czyli inaczej będzie smakowała pizza, którą przygotujemy od zera w domu, a inaczej będzie, jak po prostu zamówimy Domino's albo pizzę z dowozem. Wspominałam wcześniej, że faktycznie jedzenie gotowane smakuje inaczej niż jedzenie surowe. No nie bez powodu, gdyż w sposób, jaki postrzegamy smak, aromat czy teksturę pokarmów, które spożywamy, stanowi uczcę dla naszych wszystkich zmysłów. Wiele osób określa spożywanie pokarmów, delektowanie się, kojarzy je jako wielosensoryczne doświadczenie. No nie bez powodu, gdyż angażujemy większość naszych zmysłów. Poczynając od samego faktu, że najpierw widzimy jedzenie, czujemy jego zapach, jeżeli jest aromatyczne. W momencie włożenia takiego jedzenia do ust, owszem, czujemy jego smak, ale także wyczuwamy teksturę. I to wszystko
ma znaczący wpływ to, czy my czujemy się usatysfakcjonowani z danego posiłku, zarówno pod kątem, o tak, możemy powiedzieć, ten obiad, to danie, to ciasto nam smakowało, było smaczne, kremowe, zjadłabym jeszcze, tak? A zupełnie inaczej podejdziemy, na przykład jedząc surowy, niedogotowany makaron, mówiąc, o, on był obły, w ogóle bezsmakowy, już więcej bym go nie zjadła, tak? Automatycznie odechciewa nam się jeść. Także sposób smakowania, doświadczenia jedzenia jest bardzo ważny tutaj. Myślę, że świetnie na ten temat mogą się wypowiedzieć degustatorzy ze słynnego show kulinarnego MasterChef. I teraz takie pytanie. Jeżeli byśmy mieli możliwość działania, pewnie nie bym Was zapytała o to, co myślicie, jeżeli chodzi o temat wykrywania smaków, gdyż to już mogę zaspoilerować, pojawił się taki mit, że różne regiony na języku są w stanie wykryć różne smaki. Ja też tak myślałam, przyznam Wam się szczerze. I pomysł ten pojawił się na początku XIX wieku, kiedy to naukowiec o nazwisku Hanning, był to niemiecki naukowiec, zasugerował, że faktycznie różne regiony języka mogą mu odpowiadać za poczucie różnego rodzaju smaku. A jak się okazuje, badania przeprowadzone w tym roku, które miały na celu zmapowanie, gdzie faktycznie te regiony miałyby występować, okazują się, że tak naprawdę wszystkie smaki jesteśmy w stanie wykryć wzdłuż wszerz języka. Także pomysł tego, że na przykład z przodu wyczuwamy smak słony, w środku mamy smak umami, czy po bokach mamy smak kwaśny, no niekoniecznie jest prawdą, słuchajcie. Ja się zdziwiłam, bo ja mam szczerze, że do tej pory myślałam, że jest to prawda, jak się okazuje, jest to wielki mit. Tutaj owszem, widzicie, że jest to wielki mit, ponieważ wszystkie obrazki, jak widzicie, tutaj będą sugerowały, że różne smaki są wyczuwalne. Przyznam szczerze, że zajęło mi to dość dużo sporo czasu, żeby znaleźć obrazek, który by jakby ilustrował język w całości, niekoniecznie podkreślając, gdzie jaki smak wyczuwamy. Jednakże no wiemy, że mamy pięć smaków. Niektórzy określają, że takim szóstym smakiem, odczuciem, doświadczeniem bym to uznała, jest poczucie jakby tłuszczości danego pokarmu, który też dostarcza nam walory smakowe. No, czy tłuszcz ma smak? Nie wiem. Powiem szczerze, że ja nie jestem fanką tłustych produktów, także trudno mi to określić. Jednakże faktycznie mamy w naszym, nasz układ nerwowy w pewien sposób jest w stanie ten tłustość tych pokarmów określić. Jednakże za smak słodki jesteśmy w stanie wykryć, no to tutaj za smak słodki w większości są odpowiedzialne cukry, które występują w pokarmach, zazwyczaj cukry proste, które sugerują naszemu organizmowi, że jest to łatwo dostępne źródło energii. Jeżeli chodzi o smak umami, jest to taki smak, który nie do końca jest określony. Często tutaj w definicji pojawia się, że jest to smak pikantny, mięsny, jednakże w dużej mierze jest on uwarunkowany obecnością aminokwasu glutaminianu, który daje naszemu organizmowi informację, że w danym pokarmie znajduje się białko. Białko jest takim składnikiem odżywczym, który ma bardzo cenne funkcje budulcowe, czyli będziemy skłonni do spożycia tych pokarmów. Ale jak się okazuje, że nie tylko mięso nam może dostarczyć tego smaku, jednakże niektóre pokarmy pochodzenia roślinnego, na przykład pomidory, słuchajcie, czy grzyby, mogą również dać nam podobne odczucie. Jeżeli chodzi o smak kwaśny jest głównie spowodowany obecnością kwasów w żywności, na przykład kwasu askorbinowego, czy jest to po prostu witamina C, czy na przykład w kiszonkach, kapusta kiszona chociażby, obecność kwasu mlekowego, czy w occie kwas octowy. Jednakże nasz organizm może to postrzegać w inny sposób, jakim jest na przykład ostrzeżenie, że kwaśne produkty mogą świadczyć o tym, że żywność jest popsuta.
I teraz możecie sobie przypomnieć, na przykład, jeżeli wieście świeże mleko, to mleko stało w lodówce, stało, po prostu popsuło się. Myślicie, że nadal jest dobre, nalewacie, jest tak, o, kwaśne, niedobre, niedobre, nie jemy tego. Jeżeli chodzi o temat, o smak gorzki w większości jest spowodowany obecnością cząsteczek w bardzo małych ilościach w danej żywności, które mogą być potencjalnie dla nas szkodliwe bądź toksyczne. I jakby z funkcją aktywacji tego zazwyczaj było to na celu jakby ostrzeżenie nas, żeby nie spożywać dalej tego pokarmu, gdyż może być on dla nas szkodliwy. Jednakże teraz dobrze wiemy, że smak gorzki niekoniecznie jest z tym kojarzony. Możemy sobie przypomnieć, ile razy to na przykład nagryziemy pestkę z jabłka, tak? Ona nie jest jakaś taka przyjemna, to też to jednocześnie jest dla nas informacją o niekoniecznie powinniśmy dalej ten pokarm spożywać. I smak słony, czyli głównie jest on spowodowany obecnością soli, mówiąc dokładnie sodu. I zwykle niestety w obecnych czasach, słuchajcie, jemy za dużo soli, która niestety jest w nadmiernych ilościach dodawana do wysoko przetworzonej żywności. I możecie się zdziwić, które produkty będą dostarczały nam soli, które nawet nie są słone. Także nasza tolerancja na sól niestety jest coraz większa, co może doprowadzić do komplikacji, jeżeli chodzi o gospodarkę elektrolitową w naszym organizmie. Ale nie dzisiaj o tym. I w ramach właśnie tej prezentacji chciałam Wam przedstawić różne grupy produktów oraz sposoby wzmocnienia ich smaku, poprawy wartości odżywczych, a także zwiększenia ich atrakcyjności, ponieważ większość tych produktów, słuchajcie, będzie Wam bardzo dobrze znana. Także przygotowałam dla Was zestaw ciekawostek, takich trochę z punktu widzenia żywieniowego. No i zaczynamy od słynnych nam jajek. Jesteśmy zaraz po świętach wielkanocnych. Szkoda, że nie miałam tej okazji przeprowadzić tej prezentacji przed. Ale tak, dlaczego jeść jaja kurze? No przede wszystkim jaja kurze są świetnym pokarmem, jeżeli chodzi o źródło energii, a także źródło cennych składników odżywczych, zarówno makroskładników typu białko, tłuszcze, jak również mikroskładników, jak witaminy i składniki mineralne, a również różne bioaktywne związki. I na przykład taka cholina czy lecytyna. Ja wiem, że tutaj reputacja jajek jest różnie postrzegana w zależności od tematu, ale wiele osób uważa, że obecny w jajku cholesterol negatywnie wpływa na nasz poziom tłuszczów. No niekoniecznie, no ja też się spotykam z różnymi opiniami na ten temat, ale chociażby sam fakt, że jajka zawierają lecytynę, która jest takim związkiem, który w pewien sposób może ograniczyć wchłanianie się tego cholesterolu do naszego organizmu. Także okej, cholesterol jest w jajku, jest to niepowtarzalne, ale z drugiej strony ten cholesterol nie jest dla nas aż takim zagrożeniem, jak na przykład taki cholesterol z tłustych, wysoko przetworzonych kawałków mięsa, jakiś kiełbas i tak dalej, gdzie już tej potencjalnej blokady nie ma. Warto dodać, że jaja kurze są świetnym produktem, jeżeli chodzi o dietę osób, które albo chcą się odchudzić, albo mają na celu budowanie masy mięśniowej, gdyż jaja są niskokaloryczne, gdyż jedno duże jajo to tylko 75 kilokalorii, a to jest, słuchajcie, mniej niż kromka chleba. Także proszę bardzo. Co więcej, jaja zawierają 60% jaja, czyli większość stanowi białko i to białko jest bogate w różne aminokwasy, cenne dla naszego zdrowia, jest to białko pełnowartościowe. Natomiast pojawił się taka sugestia, że jaja z wolnego wybiegu mogą różnić się wartością odżywczą od jaj takich komercyjnych z ferm. I już wyjaśniam, jak najbardziej. Nie jest to spowodowane tym, że są w mniejszym stopniu zdrowsze lub mniej zdrowsze. Sprawa generalnie sprowadza się do tego, że jaja te, które są hodowlane, produkowane na olbrzymią skalę, są w pewien sposób, są żywnością masową, tak? Bo też nadal dobrą żywnością, nie tutaj nikogo nie szykanując. Jednakże musimy mieć na uwadze to, że to, co jest produkowane na masową, komercyjną skalę,
I na przykład takie kury, które niosą te jaja hodowlane, w większości są trzymane w dość restrykcyjnych warunkach. Mogą to być warunki stresujące, z różnym dostępem do świeżego powietrza. Co więcej, te kury karmione są zazwyczaj paszami, które są zaprojektowane na produkcję jaj. Czyli na przykład w ramach takiej paszy, 2 kg paszy, taka kura może zamienić na kilogram jaj. No to już widzicie, macie tą skalę porównania. Także jaja te faktycznie mogą zawierać mniejsze ilości kwasów omega-3, mniejsze ilości witamin, ale mogą być w niektórych przypadkach nawet zawierać większe ilości kwasów tłuszczowych nasyconych. Natomiast mamy jeszcze jaja ekologiczne i jaja z wolnego wybiegu. Ja powiem szczerze, że przez długi okres czasu myślałam, że jest to samo, okazuje się, że nie. Gdyż jaja ekologiczne to są to takie jaja, które pochodzą od kur, gdzieś tam sobie hodowanych na wsi. Te jaja generalnie niosą, znoszą taką ilość jaja, która prawdopodobnie wystarcza właścicielom i ewentualnie parę, może 10-15 jaj są w stanie. I okazuje się, że te jaja pod kątem wartości odżywczej są bardzo zbliżone do jaj z kur z wolnego wybiegu. I teraz czym się różnią kury z wolnego wybiegu, a kury z hodowli ekologicznej? Kury z hodowli ekologicznej w większości są hodowane na świeżym powietrzu, chodzą po podwórku, a tu wyciągną jakiegoś robaka, a tu dostaną jakiejś paszy. Natomiast jaja z wolnego wybiegu, ten ich wolny wybieg w pewien sposób jest ograniczony, aczkolwiek nie jest on nadal ograniczony, że kura jest w klatce. No też sobie chodzi po wolnym wybiegu, aczkolwiek mogą być już tutaj wprowadzone pewne obostrzenia. Także jeżeli już chcecie naprawdę super ekstra zdrowe jaja i pewnie też będzie odzwierciedlała ich cena, to myślę, że jaja ekologiczne numer jeden, aczkolwiek moim zdaniem ja osobiście nie jestem w stanie wyczuć różnicy. Niektórzy mówią, że faktycznie może się to przełożyć na smak. Ja powiem szczerze, że byłam w stanie tylko wyczuć różnicę z jaj hodowlanych, ugotowanych na twardo. Ale ponieważ byłam dzieckiem bardzo wybrednym, jeżeli chodzi o jedzenie jaj i zawsze byłam, jakby mieliśmy dostęp do takich kur wiejskich, no to było to w dużej mierze tym spowodowane. Mówiąc o nabiale, mówiąc o jajach, nie możemy zapominąć innych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym przypadku nabiał i produkty mleczne. W obecnych czasach numerem jeden ukazują się trendy związane z weganizmem, przejściem na roślinną dietę. Jednakże jeśli chodzi o mleko i nabiał, również pojawiły się pewne mity i pewne tendencje spowodowane tym, że dużo osób zdecydowało się na alternatywy mleka. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Nie mnie to oceniać. Faktycznie, jeżeli ktoś ma pewne problemy, jeżeli chodzi o zdrowie, układ pokarmowy, jest to opcja do rozważenia po konsultacji dietetycznej. Jednakże zakładając, że każdy z nas tutaj jest zdrowy i rozsądny, jeżeli chodzi o swoje podejście do zdrowia, myślę, że mleko krowie, zwłaszcza to świeże, jest produktem, który powinien być elementem zróżnicowanej diety. Jednak jeżeli pewne osoby nie mają preferencji, bądź obawiają się, że skład mleka krowiego może być dla nich potencjalnie niebezpieczne, myślę, że warto rozważyć mleko owcze i mleko kozie, gdyż mleka te są bogatym źródłem energii. Ja wiem, że tutaj temat mlek pochodzenia zwierzęcego jest owszem kontrowersyjny, ale jeżeli zakładamy, że osoba dana szuka pewnego rodzaju rozmaicenia, mleko owcze jest troszeczkę bardziej delikatne niż mleko krowie, zawiera większej ilości tłuszczu. Mleko kozie jest chudsze, aczkolwiek jeżeli chodzi o ilość cukrów, czyli laktozy, cukru mlecznego, w tych mlekach będzie zbliżony. Natomiast jeżeli przyjrzymy się alternatywom dla mleka, alternatywom roślinnych, tu też mamy trochę różnorodność, gdyż okazuje się, że mleko sojowe jest najbardziej zbliżone do mleka krowiego, jeżeli chodzi o ilość białka. Jeśli chodzi o mleko migdałowe, owsiane i kokosowe, no ilość białka jest trochę mniejsza. Jeżeli chodzi o ilość cukrów, tutaj ja pozwoliłam sobie znać, że mleko sojowe jest niskocukrowe, podobnie jak migdałowe. Wszystko zależy, jaki produkt kupujecie, także trzeba zwrócić uwagę na etykietę, gdyż niektóre mleka mogą być tu schładzane.
Mleko kokosowe, tutaj znowu pojawił się taki trend, że o, mleko kokosowe to nie, bo tłuszcze nasycone. Ale jeżeli nie mamy żadnych takich kondycji zdrowotnych, które, no tłuszcz nasycony, okej, trzeba mieć jego świadomość, ale już lepiej chyba zjeść tego tłuszczu nasyconego w formie mleka kokosowego niż na przykład paczki chipsów. Ale tą decyzję pozostawiam Wam. Kolejna sprawa. To jest taka bardziej w formie ciekawostki. Czy wiecie, czym różni się mleko zagęszczone od mleka skondensowanego? Jedno i drugie jest poddane procesowi gotowania i faktycznie mleko zagęszczone, inaczej też określone mlekiem odparowanym, podobnie jak mleko skondensowane, ma zredukowaną objętość. Z tym, że mleko zagęszczone, słuchajcie, jest mlekiem, które nie posiada, nie ma dodanego cukru. Także możecie je spokojnie używać do zup, różnych nawet takich ostrych dań, podczas gdy mleko skondensowane może zawierać ponad 50% cukru dodanego, tak jest bardzo słodkie. I służy głównie do przygotowania deserów i kremów. Także taka jest różnica. I kolejnym przetworem mlecznym jest słynny jogurt. I teraz taka ciekawostka, dlaczego jogurt rozdziela się w pikantnych daniach? Słuchajcie, nie schorowa, ten temat sprowadza się do tego, że nie jest to wina samej pikantności tych dań, tylko do tego, że jogurt, zazwyczaj jak gotujemy coś pikantnego, no to zazwyczaj to gotujemy właśnie, czyli mamy obróbkę termiczną. I ta obróbka termiczna powoduje, że nasz jogurt ulega ścięciu. Czyli widzimy takie specyficzne grudy, jak tutaj na zdjęciu. Jest to spowodowane właśnie wysoką temperaturą bądź gotowaniem przez długi okres czasu. Również, jeżeli w naszym daniu występują kwaśne składniki, a na pewno występują, słuchajcie, czyli sok cytryny, czy jakiekolwiek warzywa, one mogą potentować ten efekt. Dlatego, jeżeli chcecie gotować z jogurtem, szczególnie jeżeli jesteście fanami kuchni indyjskiej bądź pakistańskiej, warto dodać ten jogurt na samym końcu przygotowania potrawy, już nawet nie gotując. Możecie ten jogurt wyjąć z lodówki wcześniej, kiedy będzie miał temperaturę pokojową, jeżeli nie chcecie z tego dania. I wtedy zaserwować tutaj, tak jak na zdjęciu, i gwarantuję Wam, nic Wam się nie zetnie. Kolejny element, sery. Sery, słuchajcie, ja się zdziwiłam, jak to niby wydaje się, że prosty proces ich otrzymywania, bo wydawałoby tylko mieć ścięte mleko, dodane drobne ustroje, które już w procesie biotechnologicznym nadają serowi poszczególnych walorów smakowych. Jednakże, słuchajcie, na świecie jest ponad 1700 różnych rodzajów ser. Ja o tym nie wiedziałam. Niby taki prosty proces, a proszę bardzo, jaka różnorodność. I tak właściwie obecna produkcja serów polega na tym, że wiele osób wykorzystuje mleko pasteryzowane, czyli mleko, które zostało poddane obróbce termicznej i może nie zawierać już niektórych naturalnie występujących drobnoustrojów, przez co dłużej się utrzymuje. Także dlatego musimy dodawać bakterie, oczywiście bakterie, drobnoustroje, właściwie które są oczywiście przebadane. Są one wykorzystywanymi w procesach biotechnologicznych do nadawania żywności nowych cech, a także wzmacniania ich smaku, aromatu, a także niektórych walorii odżywczych. I jak wygląda produkcja takiego sera? Tutaj możecie widzieć na zdjęciu. Tutaj jest proces powstawania procesu typu sera blue, czyli w Polsce znany jako lazur błękitny i najczęściej wykorzystywanym szczepem akurat do tego są nie bakterie, a grzyby, słuchajcie, penicillinum, które właśnie powodują takie charakterystyczne sinienie żyłek. I najczęściej ta pleśń, widzimy, że ona, no, szczególnie na początku, ma taki charakterystyczny kształt, gdyż ta pleśń może tylko rozwijać się w miejscach, gdzie mamy dostęp do powietrza. Inaczej, no, trudno by jej było. I niestety ten okres może zajmować od kilku tygodni po nawet kilka miesięcy. Stąd też pomysł na sery dojrzewające, które pewnie kojarzą Wam się z bardzo, bardzo, bardzo intensywnym smakiem. I tutaj przykłady.
W Anglii akurat najbardziej chyba znanym jest Stilkon, to jest ten niebieski. Jednakże w Polsce myślę, że możecie je spotkać. Sery te spożywają się w bardzo małych ilościach, gdyż zapach i aromat są bardzo intensywne. Zazwyczaj w towarzystwie jakichś krakersów bądź na przykład kandyzowanej żurawiny. To już tutaj zależy od preferencji smakowych. I teraz taka ciekawostka. Czy zdajecie sobie sprawę, że na przykład bakterie, które są wykorzystywane do produkcji tych najbardziej intensywnych zapachowych serów, również występują w okolicach naszych stóp, a konkretnie między palcami. Także to jest taka ciekawostka. Ja o tym nie wiedziałam, zdziwiłam się, przyznam szczerze, myślałam, że to będą inne szczepy, a jak się okazuje, wszystko, co jest w naturze, może być wykorzystywane. Teraz szybko przeskakujemy do tematu doboru makaronu. I oczywiście wiemy, że tutaj kuchnia włoska serwuje nam różnego rodzaju makarony. Jednakże czy my wiemy, jak te makarony wykorzystywać? Bo ja powiem wam szczerze, jak gotuję z udziałem makaronu, tak naprawdę biorę to, co mam pod ręką. No może jedynie spaghetti, ok, no ten sos bolognese może być. I nigdy sobie nie zdawałam sprawy, ok, czy dany makaron powinien być wykorzystywany do danego sosu. Okazuje się, że tak. I to jest właśnie element sztuki gotowania, o którym ja nie miałam pojęcia. I na przykład sos spaghetti, makaron typu spaghetti, najczęściej wykorzystuje się w sosach, w których występują kawałki, czy to warzyw, mięs, czy owoców morza. Wtedy łatwiej jest ten element zebrać. Z drugiej strony na przykład tagliatelle, czy to są te długie takie paski, z kolei świetnie pasują do sosów, gęstych sosów, zwłaszcza sosów z udziałem serów, na przykład trzy sery. Nie bez powodu, gdyż one pozwalają jakby temu sosowi się rozpłynąć i wtedy łatwiej nam jest ten sos nabierać i spożywać. Słynne tagliatelle na przykład frutti di mare. To jest biały sos z serami, gdzie mamy używane krewetki i właśnie ten rodzaj makaronu. Jeżeli chodzi o penne, zazwyczaj w tłustych, gęstych sosach z udziałem mięsa, ciężkich sosach. Muszelki generalnie mogą być zastosowane w różnego rodzaju i pierożki ziemniaczane typu gonci, tutaj głównie do dań z ich udziałem. I słuchajcie, kolejny temat, warzywa i owoce. Wiemy, że powinniśmy spożywać duże ilości warzyw i owoców dziennie. Bodajże 5 porcji jest nam rekomendowanych, jednakże powiem wam, że badania sugerują, że nawet 7 czy 8 powinniśmy spożywać, jeżeli chodzi o dostarczenie wszystkich cennych wartości odżywczych. Jednakże summa summarum, ok, mówimy, że warzywa i owoce są bogatym źródłem antyoksydantów, ale to w jaki sposób je obrabiamy, w znaczący sposób wpływa na ilość tych składników odżywczych w nich zawartych. I teraz przykładowo, przykład witaminy C i niektórych warzyw. I jak się okazuje, samo gotowanie, czy to gotowanie na wrzątku, czy sposób parowania, takiego gotowania na parze, w różny sposób wpływa na zawartość witaminy C w czerwonej papryce, szpinaku, kalafiorze, czerwonej kapuście, czy w brokule. I teraz na podstawie tego możecie wysnuć prosty wniosek, które z tych produktów powinniśmy w jaki sposób przygotować, jeśli zależy nam na poziomie, na zawartości witaminy C. Gdyż, jak się okazuje, witamina C jest bardzo wrażliwa na obróbkę cieplną, także tak naprawdę, jeżeli chodzi o warzywa czy owoce, które je spożywamy na celu dostarczenia tej witaminy, używać w wersji surowej, a jak już chcemy je w pewien sposób obrobić, tutaj stosować parowanie, unikać gorących, wysokich temperatur, gdyż wpływają one w sposób negatywny na ich zawartość odżywczą. I tutaj taka podpowiedź, gdybyście mieli wątpliwości, co powinniście jeść na surowo, a co powinniście jeść gotowane. Tutaj na surowo napisałam broku. Wszyscy znają, no kto by jadł surowy broku. No ja wiem, to jest to, co mówi literatura naukowa i to jest to, co w teorii powinniśmy robić. A życie życiem, praktyka tutaj sama weryfikuje. Także ja bym tutaj gorąco zachęcała w przypadku tego broku, abyśmy może jednak go parowali niż na przykład gotowali. Także taka moja podpowiedź. Jeżeli chodzi o rzeżuchę, no myślę, że gotowane rzeżuchy rzadko kto, ale gdzieś tam unikać kontaktu z ciepłem. Cebula lepiej na surowo, podobnie czerwona papryka i czosnek. Jak już, to dodać na samym końcu przygotowania dania, kiedy ta temperatura jest mniejsza.
Natomiast śmiało możecie gotować szparagi, pomidory, szpinak, marchew czy kapustę. W przypadku pomidorów jest to bardzo ważne, gdyż ilość witaminy, ilość ważnego antyoksydantu, jakim jest likopen, podobno w przypadku pomidorów lepiej uwalnia się, lepiej jest przyswajany, kiedy one są obrobione. Oczywiście albo smażone, albo gotowane w formie takiego pióre, a jeszcze najlepiej jak są one z dodatkiem tłuszczu, czyli na przykład oliwa z oliwek, nie bez pozoru, mozzarella, pomidory i oliwa z oliwek. To wszystko ma na celu zwiększenie przyswajalności. Jakie warzywa warto jeszcze rozważyć w swojej diecie, jeżeli chcemy poprawić poprawić wartość odżywczą naszej diety? Przede wszystkim zielone warzywa, liście. Ja wiem, że to brzmi nudnie, ale słuchajcie, jak weźmiecie sobie sałatę rzymską, czyli to jest ta sałata taka podłużna, trzecia od lewej strony, możecie ją potraktować na przykład jako wrapy. I na przykład zamiast takiego wrapa, ja wiem, że tortilla jest smaczniejsza, ale jak ktoś chce jakiś lekki na wiosenny obiad, możecie zawinąć to na przykład w liście sałaty rzymskiej, co też jest dosyć taką ciekawostką. I słuchajcie, taka ciekawostka, dzienna porcja 50 gramów warzyw, czyli to jest około szklanki, dwie filiżanki, może zmniejszyć ryzyko rozwoju raka żołądka, słuchajcie, nie bez powodu, ponieważ widzicie, zawierają całą ilość cennych antyoksydantów i witamin, które właśnie wspierają nasze zdrowie. Kolejna sprawa, warzywa krzyżowe. Jeżeli nie macie żadnych problemów z układem trawiennym, warto włączyć je do diety, gdyż zawierają one związki glukozynole, przepraszam, w języku polskim to jest dość trudno, żeby przetłumaczyć, które wspomagają nasze zdrowie, chronią również przed problemami związanymi z rozwojem nowotworów. Cebula i czosnek. Słynne antidotum na każdą chorobę. Również, jak się okazuje, czosnek zawiera cząsteczkę, która swoją strukturą przypomina lek przeciwwirusowy, stosowany również przy leczeniu poważnych przypadków COVID. Także taka ciekawostka. No, myście musieli zjeść trochę ilości tego czosnku. Jednakże pomyślcie, jeżeli robicie dwa dania takie na ostro w ciągu dnia, powiedzmy jest to obiad i kolacja, czy nawet już ten obiad, i włączycie ten czosnek w perspektywie tygodnia, myślę, że jest to fajny sposób na poprawę swojego układu immunologicznego, bo czosnek to nie tylko związki antyoksydacyjne, ale również selen, cynk, to wszystko również wpływa na nasz układ odpornościowy, o który teraz musimy dbać. I słuchajcie, grzyby. Grzyby, no teraz sezon taki trochę no pogrzybowy, bo grzyby to głównie jesienią, aczkolwiek też fajnie, jeżeli chodzi o walory smakowe, ponieważ smak unami, szczególnie w daniach wegetariańskich, jak również grzyby mogą być fajnym źródłem witaminy D, którą szczególnie w okolicach zimy potrzebujemy. No teraz będziemy mieli trochę więcej tego słońca, także jak wyjdziemy na dwór, to będziemy mogli sami sobie doprodukować, ale myślę, że tutaj z grzybów też możemy trochę podnieść jej ilość w naszej diecie. I teraz jak to w sposób możemy zrobić? Okazuje się, że nie chowając grzybów przed ich przygotowaniem do lodówki, gdzie jest ciemno, a zostawieniem ich chociażby na kuchennym blacie, może przyczynić się do podniesienia ilości witaminy D w jednej porcji. I tutaj numerem jeden okazują się enoki, ale ja nie oczekuję, że każdy będzie jadł enoki. Nawet nie wiem, czy w Polsce można enoki dostać, ale z pewnością możecie dostać grzyby portobello, w szczególności możecie dostać pieczarki. Mimo tego, że okazują się mieć najniższym jakby wpływ, to nadal wpływ jest, tak jak widzicie. Także serdecznie Wam ten sposób polecam. Niby z pozoru prosta rzecz, a taki efekt. Kolejna sprawa. Słynnie znane smoothie i soki. No oczywiście, prawda jest taka, że jeżeli zależy nam na wartości odżywczej, nic nie zastąpi spożywania świeżych warzyw w całości. Gdyż skórka, wnętrze owoca jest bardzo bogatym źródłem błonnika i różnych innych cennych związków, które niestety tracimy przy przygotowaniu smoothie czy soku owocowego. Mimo tego, że wyciskarki, dziusarki, jakkolwiek je znane, byłyby one znane, czy nawet blendery, pozbawiają części tych składników.
Niestety, nasza dieta jest w większości uboga w błonnik pokarmowy, także jeżeli mamy możliwość dostarczenia, podniesienia tego poziomu z jedzą cały owoc, może lepiej zjeść już to całe jabłko albo już zrobić z niego to smoothie, niż na przykład wypić sok z koncentratu. Tak, no wszystko zależy, celu święce środki, jak to się mówi. Jednakże myślę, że jeżeli mamy wybrać pomiędzy smoothie a sokiem, ja bym poszła w kierunku smoothie, gdyż smoothie będzie zawierało większej ilości błonnika i tak jak widzicie, no, zachowuje wszystkie wartości odżywcze, podczas gdy ten sok, nawet jeżeli jest świeży, a nie oszukujmy się, nie zawsze mamy dostęp do świeżo wyciskanego soku, on też odpowiednio kosztuje. Nie dość, że zawiera mniej tych witamin, znikome wartości błonnika pokarmowego, to jeszcze zawiera cukier, bo taka szklanka takiego soku może nawet zawierać 5 łyżeczek od herbaty cukru. No to jak jeszcze jak zjemy jakiś deser, to już w ogóle nasz poziom cukru wywinduje do góry, a potem się dziwimy, czemu jesteśmy zmęczeni albo pojawiają się u nas problemy z utrzymaniem prawidłowego poziomu. Ale nie o tym ta prezentacja. Jak jeszcze możemy wzbogacić nasze posiłki? Przede wszystkim używając i gotując z udziałem ziół i przypraw, zarówno tych suszonych, jak i tych świeżych. No teraz idzie wiosna, także myślę, że te świeże będą tutaj dominowały, aczkolwiek w okresie zimowym, jeszcze jesienią, możecie jesienią czy wczesną wiosną, możecie przetestować takie naturalne wzmacniające smaku, jak na przykład pieczony czosnek, czy pasta pomidorowa, nawet suszone pomidory, które jak namoczycie w wodzie, to rzucicie do jakiegoś dania. Uwierzcie mi, one smakują zupełnie inaczej niż dania z udziałem normalnych pomidorów. Tak? Również suszone owoce, tutaj uwaga na osoby wrażliwe na cukier, gdyż suszone, kandyzowane owoce no, mają trochę więcej cukru niż te wersje naturalne, aczkolwiek też urozmaicają, są fajnym No, toppingiem. przepraszam. Tak? Człowiek, pojawiły nam się jeszcze pytania od tutaj słuchaczy, natomiast nasze spotkanie też powoli dobiega końca. Zostało tak naprawdę 3 minuty. Czy moglibyśmy ewentualnie coś tutaj spróbować? My już kończymy, także ja sobie pozwolę przejść sprawnie. Oczywiście. Możecie również wykorzystać pieczoną paprykę, którą polecam od razu wrzucić z czosnkiem i z pomidorami, więc macie całe kombo smakowe. Jak również osoby, które są fanami słonych przekąsek, prażone bądź pieczone orzechy i warzywa. Dużo lepsze niż te z torebki z sosem i wzmacniaczami. Naprawdę serdecznie polecam, zdziwicie się. I teraz co warto mieć na uwadze, kiedy te zioła, czy świeże, czy suszone dodawać. I tutaj mam nadzieję, że ta prezentacja będzie nagrana, będziecie mogli sobie później dojrzeć do tych informacji. Czyli na początku gotowania wrzucamy te, które są suszone i te, które są dosyć, mają taką twardą strukturę, gdyż one potrzebują więcej czasu, żeby ten smak uwolnić. Natomiast pod koniec gotowania, czy nawet na samym końcu, jako posypanie, wszystkie zioła delikatne typu bazylia, szczypiorek, koperek, mięta, pietruszka, estragon czy kolendra, gdyż one są na tyle delikatne, że jak za długo będziemy je gotować, no to ten smak niestety nam się gdzieś nam ucieknie. I słuchajcie, jak już zjemy tutaj, tak, jak używać suszonych ziół w kuchni? Przede wszystkim skupiamy się na ilości, zmniejszamy ilość suszonych ziół w porównaniu z ilością, jaką byśmy użyli ziół świeżych. Możemy używać młynka, wtedy nam łatwiej jakby ten smak będzie nam do wydobycia. I również musimy używać tłuszczów, na przykład oliwy, gdyż ten tłuszcz pomaga jakby wyekstrahować smak i aromat tych ziół w naszym daniu. I tutaj ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza przy przygotowaniu marynaty. I według, powołując się na dane naukowe, aby przygotować doskonałą marynatę, numerem jeden składnikiem koniecznym jest sól właśnie i tłuszcz, na przykład oliwa z oliwek, który możecie dodatkowo wzbogacić, dodając na przykład sok cytryny, ocet winny, cukier, wino i oczywiście przyprawy i zioła wedle uznania. I na sam koniec, jak już właśnie zjemy dobry pożywny obiad, musimy zjeść porządny deser. I mówiłam o zdrowiu i okazuje się, że czekolada jest owszem zdrową wersją deseru, wszystko zależy jaką wybierzecie, tutaj Wam pozostawiam, dostarczam Wam informacji, decyzję podejmujecie sami, czy będzie to gorzka, czy czekolada mleczna. Niemniej jednak ziarna kakaowca, z których otrzymuje się czekoladę, są cennym źródłem antyoksydantów, również zalecanym osobom, które mają duże ryzyko chorób
nowotworowych, z tym, że no, nie oszukujmy się, im wyższy poziom tego kakao w czekoladzie, tym jest dla nas zdrowy, jednakże musimy gdzieś balansować pomiędzy przyjemnością a elementami zdrowotnymi. I tutaj, mimo tego, że sezon zimowy, mam nadzieję, już się kończy, kilka pomysłów na gorącą czekoladę, jakie jeszcze nie znaliście, czyli co z czym pomieszać, żeby troszeczkę wzbogacić nasz smak i rozgrzać się nawet w te wiosenne wieczory. U nas niestety temperatura nadal spada do minus 1, także przymrozki się pojawiają i uwierzcie mi, taka gorąca czekolada po przyjściu do domu, nawet jak jest minus 1 czy 10 stopni na dworze, naprawdę daje fajny efekt. A co więcej, teraz tam, gdzie jest mleko waniliowe, możecie to, słuchajcie, zamienić na przykład na gałkę lodów waniliowych i zrobić wersję letnią takiej mieszanki. I tutaj nieco więcej informacji dla zainteresowanych. Oczywiście kontakt pozostawiam do mnie. Pewnie jesteśmy na bakier z czasem, ale myślę, że organizatorzy nam wybaczą. Także piszcie do mnie śmiało, jeżeli macie jakieś pytania. Nie obiecuję, że w ciągu... Pani Joanno, właśnie pojawiły się tak naprawdę na czacie. Nie wiem, czy ma Pani tą chwilkę, żeby nie jeszcze spróbować odpowiedzieć. Jasne, no to walczymy teraz, będziemy walczyć z czasem, dobra. Okej, okay. A więc tak, takie pierwsze pytanie, które się pojawiło, to czy w dowolnej formie jajka są dobre? Czy na przykład jajka na miękko są zdrowsze niż omlet? Takie pierwsze pytanie tutaj padło. Dobra, ja musiałam się napić. Powiem tak, z punktu widzenia żywieniowego powiem, że zależy, co do tego omletu dodamy, tak? No omlet już jest daniem. Jajko gotowane na twardo czy na miękko, no jest jajkiem po prostu. Jest to ścięte białko. Tak samo można byłoby zapytać, no jajko na twardo czy jajecznica, tak? W zależności jak tą jajecznicę czy tego omleta byście przygotowali. Jeżeli tego omleta używacie, no nie wiem, jakby jakieś, nie wiem, tłuste mięsa, tony oleju, no to wiadomo, on będzie mniej zdrowy, tak? Ale na przykład, jeżeli zrobić sobie omleta na przykład na oliwie z oliwek, do tego, no może niekoniecznie oliwie z oliwek, ale chociażby, no ja jestem fanem, w ogóle ja smażę bez tłuszczu, także proszę, wszystkie pytania dotyczące smażenia, proszę nie do mnie, bo nie chcę wprowadzać w błąd, ale na przykład, no okej, dobra, mamy już tą patelnię, powiedzmy, nie przylepialną. I teraz zrobimy takiego omleta bez udziału tłuszczu. No już mamy tłuszcz w jajku, no bo w żółtku, tak? I na przykład dodamy do tego, no nie wiem, jakiś warzyw, czy chociażby jakiś, no nie wiem, oliwek z oliwy, czy kawałków kurczaka, no to tam co lubi, tak? No to jest to całkiem pożywne danie, oczywiście o większej kaloryczności, ale jest to danie bogato odżywczo, tak? Także myślę, że tutaj nie powinniśmy tak rozgraniczyć, powinniśmy bardziej skupić się, na jakie składniki uczestniczą w naszych posiłkach, tak? Bo ja tutaj mówię, no ja akurat mam wykształcenie w takie pod kątem żywienia, także mnie jest łatwo rozróżnić, co jest dobre, co niedobre, chociaż też bym była daleka od takiego dobre, niedobre, takiego jednoznacznego, że zero-jedynkowego podejścia, tylko bym się zastanowiła, no okej, ja to zjem, no i co? No i co później? Ja się będę dobrze po tym czuć? Bo ja na przykład bardzo źle reaguję na wysokotłuszczowe pokarmy, a wiem, że niektórzy się czują świetnie, a nie mogą mieć dużej ilości węglowodanów w jednym posiłku, bo idą zaraz spać. Także ja bym się tutaj skupiła na... I tutaj od razu widzę pytanie dotyczące makaronu. Powiem tak, z drugiej strony, jeżeli ktoś jest na redukcji, i to przede wszystkim jak patrzy na makaron, to patrzy na jego porcję. Ja z doświadczenia wiem, że jeżeli ja jestem na redukcji, to ja zazwyczaj jem tego makaronu 30 gram, 40 gram maksymalnie, w zależności czy jest wysiłek aerobowy. Jeżeli jest wysiłek aerobowy, czy jakieś bieganie, pływanie, rower, musicie mieć węglowodany, bo inaczej nie pociągniecie, bo inaczej nie będziecie mieli siły i będziecie po prostu czuć się beznadziejnie swoją drogą. Także lepiej te węglowodany ustawić w okolicach wysokiej aktywności fizycznej, bądź tuż przed snem i nie tyje się od węglowodanów przed snem. Oczywiście jeżeli stajemy, nadal jesteśmy w naszej, jesteśmy w ramach naszego deficytu kalorycznego, bo to jest najważniejsze, jeżeli jesteście na redukcji. Natomiast pokarmy, które są bogatym źródłem białka, mają niską zawartość tłuszczu,
szczególnie tego nasyconego, niską zawartość soli, niską zawartość cukrów dodanych, ale wysoką ilość błonnika pokarmowego, myślę, że tutaj nie możecie się pomylić. I takim dobrym wyznacznikiem, jeśli chodzi o jakość węglowodanów, jak sobie bierzecie, czy to są płatki, czy to jest jakiś chleb, czy jakiś produkt, który po prostu ma etykietę i sprawdzacie ilość węglowodanów. Jeżeli ilość węglowodanów całkowitych w danym produkcie w stosunku do błonnika jest 5:1, bądź bardziej restrykcyjna wersja 10:1, spokojnie możecie ten produkt kłaść do koszyka. Bo on ma dużą ilość białka, dużą ilość błonnika pokarmowego i jednocześnie dostarcza wam węglowodany, a nie oszukujmy się, albo tłuszcz, albo węglowodany są naszym paliwem, tak? Chociaż nasz organizm, jeżeli chcecie się czuć bardziej syci, postawcie na węglowodany. Ja też się zdziwiłam tym, bo wydawało mi się, że dieta ketogeniczna, dieta wysokotłuszczowa jest dietą, która dłużej utrzymuje uczucie sytości, okazuje się, że niekoniecznie. I są to badania potwierdzone. Mnie też to zmieniło światopogląd, ale mówię, no tak jest, tak? Takie pytanko jest tutaj, czy sól himalajska jest zdrowsza niż zwykła sól? Nie wiem, czy pani się orientuje. O Boże. Powiem szczerze, tak, ja używam normalnej kuchennej soli. Wszystko w nadmiarze szkodzi, tak bym to powiedziała. No niby ta sól himalajska, no ja jestem jednak fanem soli morskiej, bo zawiera jód, tak? Ale ja nie mam problemu z tarczycą i ja wiem, że w mojej diecie występuje relatywnie mało jodu, także jeżeli mam okazję mieć sól jodowaną, no to raczej będę miała sól jodowaną. Sól himalajska, powiem się szczerze, że nawet nie wiem, co ona ma dokładnie w składzie. Słyszałam ostatnio jakieś plotki, że podobno sól himalajska to nawet jest sfarbowana i tylko dlatego tak wygląda. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem, nie chcę powierać mitów tutaj. Powiem tak, sól, niezależnie czy to była himalajska, morska, czy normalna, stołowa, w nadmiarze szkodzi. I to trzeba jasno powiedzieć. I niestety ilość soli, którą my jadamy z pożywienia, świadomie bądź nieświadomie, no jest duża i to ona nam szkodzi, a nie sól sama w sobie. Także ja bym się skupiła tutaj na ilości, też nie zjechania do minimum. Szczególnie pozdrawiam wszystkich biegaczy w okresie letnim, ponieważ ja zrobiłam taką głupotę, bardzo ograniczyłam ilość soli do takiego stopnia, że nawet nie dosalałam swoich potraw do smaku, słuchajcie. I później jak się pojawił okres biegowy, letni, zaczęłam duże dystanse biegać, zaczęłam się dużo pocić, się dziwiłam, czemu mam kurcze i okazało się, że nie był problem z magnezem ani potasem, tylko był niedobór sodu. Także widzicie, wszystko w nadmiarze i niedomiarze szkodzi, starajmy się gdzieś łapać ten złoty środek. Zdaję sobie sprawę, że to jest trudne, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo, słuchajcie, nie ma gotowej recepty. Musicie sami eksperymentować i do właśnie tego eksperymentu was gorąco zachęcam. Już tutaj podsumowując, gdyż ja wam mogę dawać porady, ale to, czy one w waszym przypadku będą skuteczne w tym w dążeniu do tego celu, który wy sobie postawiliście, ja tego nie wiem. Dopóki wy tego nie przetestujecie, wy tego nie będziecie wiedzieli. Także okej, mogę wam podpowiedzieć pewne rzeczy, mogę wam pewne rzeczy zasugerować, ale gwarancji nigdy nie będzie. I żaden plan dietetyczny, tutaj strzelam sobie w kolano i innym dietetykom, nigdy wam, musicie się nauczyć być samodzielni w tym żywieniu, ponieważ będą nowe produkty, będą nowe okazje, żeby prowadzić inne rzeczy, to pojedziecie na wakacje, nie będzie danego serka, który był w danym rozpisce dietetycznej, co wy już nic nie zjecie, a ten serek może mieć tylko inną nazwę, inny skład, no już tutaj abstrahując. Także słuchajcie, postawcie na ciekawość, postawcie na chęć eksperymentowania i poszerzania wiedzy i w tym, jeśli chodzi o poszerzanie wiedzy, w tym jak najbardziej bardzo chętnie wam pomogę, także piszcie śmiało, zapraszam do Instagrama, ja tam w różnych mam okazję prowadzić podcasty i inne spotkania, także mam nadzieję, że taka tematyka też będzie dla was ciekawa, także serdecznie dziękuję wam za spotkanie, wydaje mi się, że niestety musimy już kończyć, ja bym jeszcze mogła gadać kolejną godzinę. Ja mam tylko jeszcze chwilkę przerwę, to ewentualnie te kolejne pytania, które się pojawiły, na które państwo nie uzyskali odpowiedzi, to tutaj tak jak pani Joanna wspomniała, na Instagramie też ewentualnie można byłoby je zadać, tak? Tam się tak. Albo jak będzie ich bardzo dużo, że będziemy myśleć na jakąś sesję, albo jakiś podcast, coś wymyślimy.
coś wymyślimy, także nie martwcie się. Ja Was zachęcam do eksperymentowania, eksplorowania, co jest dla Was dobre, bo sami znacie siebie najlepiej i sami jesteście sobie najlepszym dietetykiem.